No, przyszykowana noga jest. Teraz jeszcze czymś dymić, no bo to jest gazowy dym. Mam tu parę różnych pellets. Będę ładował do tego. Zobaczmy, to ma ponoć dawać dym. Także zobaczymy, zaraz go zakładamy. Indyk już był marynowany. Rozgrzany grill. Trafić na silniczek, tak mięciutkę założyć, zamknąć. I ustawić temperaturę, bo to jest mój pierwszy raz, nie wiem na ile temperaturę, dam na 300, zobaczę co się będzie działo. 300 Fahrenheita. Parowało, żeby nie było tak sucho tutaj, bo indycze mięso jest bardzo szczupłe. Tu mi się zaczął kopcić już. Zobaczymy co będzie z tego playlist. Jak nie, to podpalę też. Fajna aplikacja do bezprzewodowego termometru. Wybierasz sobie wołowinę, wieprzowinę, drób i drób zwierzę. Kurczak, ja wybrałem indyk. To jest tak proste, do tego udziec później za chwilę i pokazuje jaką temperaturę ustawić do środka prawie przy kości. Termometr. Na telefonie mam całą skalę indyka i tutaj zaraz biję, muszę mieć rękę wolną. Na zewnątrz i w środku. Do 500 stopni Fahrenheita nie psuje się, także tu nam wystarczy. To się zaczęło kopcić ładnie. Mamy tylko 300 Fahrenheita, 150-140 Celsjusza. Zaraz się to muszę tu uregulować i będzie ok. Mięso już dochodzi. Jest 80 parę stopni Fahrenheita. Docelowo ma być 165. Na zewnątrz temperatura była 365. No, nie wiedziałem jak to zdjęcie zrobić. 59 minut do końca pieczenia. Ręcznie, ale pachnie ładnie. Czereśnia. Zobaczymy, że temperatura pozwoli się zaraz zobaczyć. Wbrew pozorom to jest bardzo, bardzo prosta czynność. Czy łatka pytania zupełnie inaczej będą, ale to się nic nie stanie. Jedną stronę troszeczkę obrócimy. Troszeczkę, no tak jak tutaj. Poza tym można sprawdzić termometry gdzieś w najgłębszym miejscu do kości. 184 stopnie. 15-20 więcej niż podają Google czy gdziekolwiek, ale to wtedy jest takie żywe mięso. Ja nie chcę medium rare na indyku. Medium rare to jest na steku, ale nie na indyku. Wziąć i po prostu przelać tam. Ach, kurde, jedną ręką. No tak. I tak to wygląda.